Jest piątek, 19 kwietnia, Tobiasz Karkowski. Dzień dobry. Pora na wiadomości z Kalisza. Jakie informacje przygotowaliśmy dziś dla Państwa? Tradycyjnie sprawdźmy skrót informacji. Radni i prezydent z oficjalnymi zaświadczeniami. Tak wygląda kaliski samorząd kolejnej kadencji. Kalisz się kurczy? Zatrważające dane z kaliskiego Urzędu Stanu Cywilnego. Nieruchomości przy Chopina na sprzedaż. Omal nie zginął przez obiad. Akcja Straży Pożarnej na Górnośląskiej. Główny rynek przyjazny dla czworonogów. Miasto testuje innowacyjny pomysł. 13-letnia Kaliszanka ze złotym medalem w jeździe konno z przeszkodami. 23 radnych, wśród nich doświadczeni samorządowcy, a także debiutanci. 5 kobiet i 18 mężczyzn. Nowi radni i prezydent w sali recepcyjnej odebrali oficjalne zaświadczenia z Miejskiej Komisji Wyborczej. Zobaczcie, jak wygląda nowy skład rady. Wybrani przez mieszkańców prezydent oraz radni otrzymali zaświadczenia potwierdzające uzyskanie mandatu w kwietniowych wyborach samorządowych. Dokumenty wręczył Stanisław Krawczyk, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w obecności pozostałych członków gremium. Wydarzenie odbyło się w ratuszu w sali recepcyjnej imienia Ignacego Adama Bujnickiego, czyli w miejscu sesji Rady Miasta Kalisza. A nową radę utworzy 23 radnych. Wśród nich są doświadczeni samorządowcy, a także debiutanci. Najwięcej głosów, dokładnie 10 253, oddano na kandydatów Komitetu Wyborczego Wyborców Krystiana Kinastowskiego, Koalicja Kaliska. A oto nowi radni w porządku alfabetycznym. Maciej Antczak, przedstawiciel Koalicji Kaliskiej. Sławomir Chrzanowski z Koalicji Obywatelskiej. Eskan Darwich z Komitetu Trzeciej Drogi. Mirosław Gabrysiak, Koalicja Kaliska. Tomasz Grochowski, Trzecia Droga, Anita Kaczorowska, Koalicja Obywatelska, Artur Kijewski, Prawo i Sprawiedliwość, Radosław Kołaciński, Koalicja Obywatelska, Grzegorz Kulawinek, Koalicja Kaliska, Sławomir Lasiecki, Prawo i Sprawiedliwość, Piotr Łuszczykiewicz, Koalicja Obywatelska, Marcin Małecki, Koalicja Obywatelska, Sławomir Matczak, Koalicja Obywatelska, Małgorzata Mosińska-Busz, Prawo i Sprawiedliwość, Andrzej Plichta, Prawo i Sprawiedliwość, Mateusz Podsadny, Koalicja Kaliska, Karolina Sadowska, Koalicja Kaliska, Magdalena Sekuranowicka, Koalicja Obywatelska, Marcin Strzelec, Prawo i Sprawiedliwość i Marta Walczykiewicz z Koalicji Kaliskiej. W Radzie zasiądą także, ale nie było ich podczas tej uroczystości, Dariusz Grodziński z Koalicji Obywatelskiej i Tadeusz Skarżyński z Prawa i Sprawiedliwości. Nie jest to ostateczny skład Rady Miasta. Wybór na prezydenta miasta spowodował wygaszenie mandatu Krystiana Kinastowskiego do Rady. To miejsce zajmie Marian Durlej. Jeśli wiceprezydenci się nie zmienią, to mandaty Grzegorza Kulawinka i Mateusza Podsadnego przejmą osoby z kolejnymi wynikami. A są to dwie kobiety, Karolina Skrzypczyńska i Kamila Majewska. Najmłodszym radnym jest 26-letni Maciej Antczak, który, jak podkreśla, chce być reprezentantem wszystkich Kaliszan niezależnie od wieku. Natomiast myślę, że dostrzegam te rzeczy, których nie dostrzegają pokolenia późniejsze. Te wyzwania, przed którymi stoi Kalisz, jeśli chodzi właśnie o zatrzymywanie i przyciąganie tutaj ludzi młodych. Sądzę, że jeśli chodzi właśnie o tę sferę, szczególnie chciałbym kłaść na to akcent, bo rozwój miasta zależy od tego, czy będą tutaj mieszkańcy młodzi, czy ich tutaj nie będzie, ilu ich przyciągniemy. W Radzie debiutuje też Małgorzata Mosińska-Busz. Emocje ogromne. Już wcześniej mówiłam, jestem świeżakiem, dopiero roczkuję, ale mam nadzieję, że wszystko uda się. To, co sobie założyłam, będzie spełnione. Wśród radnych mamy przedsiębiorców, lekarzy, nauczycieli, dyrektorów instytucji, wicemistrzynię olimpijską czy działaczy osiedlowych. Wierzę, że dzięki tej różnorodności reprezentowanych środowisk będziemy mogli jak najefektywniej pracować na rzecz mieszkańców, mówił prezydent. Używając takiego sportowego języka, myślę, że możemy wyzerować tutaj nasze stopery, nasze liczniki i zacząć ten czas i tę pracę odliczać od tego momentu. Oczywiście kontynuując to, co udało się robić,
liczę na takie płynne przejście do, pomiędzy kadencjami, do tej kolejnej kadencji. Tak jak mówię, spraw do załatwienia w Kaliszu jest bardzo dużo. Zaprzysiężenie nowo wybranej Rady Miasta Kalisza odbędzie się na początku maja. Jeszcze na przełomie tysiącleci w Kaliszu mieszkało ponad 110 tysięcy osób. To był najlepszy czas dla kaliskiej demografii. Dziś dane pokazują, że miasto się skurczyło i obecnie mamy ponad 94 tysiące mieszkańców. Od kilku lat niestety obserwujemy tendencję, że więcej osób umiera niż się rodzi. Rokrocznie urzędy stanu cywilnego dokonują bilansu liczby urodzonych dzieci i zmarłych osób. Niestety, gdy spojrzymy na dane z Kalisza, nie napawają one optymizmem. Wskazują na niepokojące tendencje. Znaczy faktycznie z roku na rok rejestrujemy mniej urodzeń, jeżeli chodzi tutaj o Urząd Stanu Cywilnego w Kaliszu. Tak w porównaniu nawet do 2022 roku, no jest tych urodzeń mniej. Bo tak jak w 2022 roku mieliśmy 913 urodzeń zarejestrowanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kaliszu, tak w 2023 mieliśmy już 749. Przy czym w tych urodzeniach jest mowa też o transkrypcjach, czyli wpisaniu w polskie księgi aktów dzieci, które urodziły się za granicą. I tak jak na przykład w 2022 roku było to 161 transkrypcji, to w 2023 143. W 2021 roku urodziło się 643 Kaliszan, a zmarło 1481. W 2022 roku oba wskaźniki były niższe, jednak tendencja spadkowa utrzymała się. 520 urodzeń, 1275 zgonów. Nie inaczej było rok temu, 478 urodzeń, 1203 zgony. Zatem w perspektywie trzyletniej rok 2023 pod względem liczby urodzeń był najgorszy. Przy tej kwestii pamiętać należy także o tym, że choć urząd rejestruje urodzenia w Kaliszu, dotyczą one nie tylko dzieci, które w przyszłości będą mieszkać w mieście, lecz tak naprawdę na terenie całego powiatu kaliskiego, a nawet województwa. Wynika to z faktu, że w szpitalach rodzą kobiety pochodzące z różnych miejscowości. Jakie były najczęściej wybierane imiona? Od kilku lat już utrzymuje się tendencja nadawania takich polskich imion dzieciom. Laura, Antonina, Lena, Iga, Maja, Zofia, Gabriela, Lilianna, chłopcy Antoni, Adam, Marcel, Leon, Wiktor, Jan. I to są takie powtarzalne już od kilku lat. Natomiast jeżeli chodzi o te rzadkie imiona, to w większości przypadków są to dzieci, które właśnie urodziły się za granicą. My wpisujemy te akty, ale ci ludzie i tak mieszkają za granicą. To jest szczególnie Niemcy, Anglia, Irlandia. Okay. I te imiona to już możemy powiedzieć, że tak albo takie niemieckie brzmienie faktycznie, albo anglojęzyczne. A jakiś przykład? Dziewczynki Dewa, Rita, Amina, chłopcy Brian, Ernest, Kaspian, John, takie tradycje, Harry, bo ten Harry ostatnio też taki popularny. Ale to są faktycznie dzieci urodzone w Wielkiej Brytanii i oni tam tak naprawdę przebywają, a akt muszą wpisać, bo z kolei bez polskiego aktu nie załatwią sprawy paszportu dla dziecka. Dużo słyszy się także o nadawaniu dzieciom imion nietypowych, niecodziennych czy rzadko spotykanych. Jak wygląda to u nas w mieście? Jeżeli chodzi o dzieci urodzone tutaj w kraju, to takie tradycje, przynajmniej u nas w Kaliszu, są to naprawdę takie tradycyjne imiona polskie. Kiedyś, jak ja pamiętam, zaczęłam x lat temu pracować w WSC, to spotykało się takie imiona, że czasami trzeba było się zastanowić, czy to jest w ogóle imię żeńskie, czy to jest imię męskie. No teraz też internet pozwoli nam na ustalenie, prawda, że to jest imię męskie, jeżeli nie jest ośmieszające. My naprawdę nie robimy tutaj żadnych problemów rodzicom. Piszą tylko obydwoje oświadczenie, że tak, obydwoje takie imię chcą dziecku nadać. Ale naprawdę jest to rzadkość już w tej chwili. Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Kalisza ma dane bardzo dokładne, ale wyłącznie o osobach zameldowanych na stałe i czasowo. Jakby tego nie liczyć, to i tak wychodzi, że mamy ciągły spadek liczby ludności. Kalisz niestety szybuje w dół. Według informacji udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny w 2022 roku liczba mieszkańców Kalisza wynosiła 94 489 osób.
Natomiast tegoroczne dane mówią o liczbie 93 681 osób, co daje różnicę ponad 800 osób w ciągu 2 lat. Czy tym razem znajdzie się kupiec na miejskiej nieruchomości przy ulicy Chopina? Miasto po raz 4 ogłasza nieograniczony przetarg na sprzedaż tamtejszych kamienic i działek. A chodzi konkretnie o nieruchomości przy ulicy Fryderyka Chopina z numerami 13, 15 i 17. To 4 działki zabudowane i 1 działka niezabudowana. Przedmiotem przetargu jest łączna sprzedaż działek, które stworzą zorganizowaną nieruchomość nadającą się do racjonalnego zagospodarowania, posiadającą dostęp do drogi publicznej i urządzeń infrastruktury technicznej, informuje miasto. Na 2 działkach znajduje się rozkwaterowany 3-kondygnacyjny wielorodzinny budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 88 m2, wybudowany w 1938 roku i przylegająca do niego 2-kondygnacyjna oficyna oraz 3 drwalniki. Obiekty te są obecnie nieużytkowane, ich stan techniczny jest zły, a standard niski. Podaje miasto. Łączna cena wywoławcza nieruchomości wynosi 390 tysięcy złotych. Co ważne, nieruchomości te objęte są ochroną konserwatora zabytków. Oznacza to, że wszelkie prace budowlane wymagają uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. 4 już przetarg w tej sprawie odbędzie się w ratuszu 14 maja o godzinie 11 w pokoju numer 36. Do tego zdarzenia doszło w jednym z bloków na ulicy Górnośląskiej. Strażacy zostali wezwani do ugaszenia pożaru kuchni spowodowanego gotowaniem obiadu. Z mieszkania wydostawały się kłęby dymu, a z okien widać było płomienie. Jedna osoba została poszkodowana. Do zdarzenia doszło w środę około 17:00. Strażacy otrzymali zgłoszenie, że z kuchni jednego z mieszkań na pierwszym piętrze w bloku przy Górnośląskiej wydobywają się kłęby dymu. Na miejscu zdarzenia zadysponowano 5 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Jak się okazało, pożar był spowodowany przez potrawę, która znajdowała się na kuchence gazowej. Pożar zaczął się częściowo rozprzestrzeniać na kuchnię. Nadpaleniu uległo wyposażenie pomieszczenia, meble, okap. Dodatkowo okopceniu uległy ściany w całym mieszkaniu. Od temperatury w kuchni popękały szyby w oknie. W pomieszczeniu znajdowała się jedna osoba. Na szczęście nie odniosła poważniejszych obrażeń i nie wymagała pobytu w szpitalu. Toaleta dla psów to jeden z innowacyjnych pomysłów, dzięki któremu główny rynek staje się coraz bardziej przystępny i przyjazny nie tylko dla mieszkańców miasta Kalisza, ale również dla ich pupili. Miasto Kalisz na tę chwilę tylko chce sprawdzić, czy ten pomysł Kaliszanom się spodoba. Miasto Kalisz podczas rewitalizacji głównego rynku i jego okolicach nie zapomina również o udogodnieniach dla właścicieli zwierząt. Dlatego za najważniejszym budynkiem w Kaliszu powstała psia toaleta. Miasto przyznaje, że jest to rozwiązanie tymczasowe i testuje, czy ten pomysł Kaliszanom się spodoba. Toaleta dla psów została postawiona przez przedsiębiorcę. Z tego tytułu miasto Kalisz nie poniosło żadnych kosztów. Nie wiadomo jednak, do kiedy toaleta dla psów będzie dostępna oraz czy miasto Kalisz finalnie zainwestuje w kupno takich na stałe. A wy co sądzicie o tym pomyśle? Kaliszanka Marcelina Łazik to 13-letnia utalentowana zawodniczka jazdy parkour w jeździectwie. Pomimo młodego wieku na wielu turniejach konkuruje już z seniorami. Teraz jest świeżo po zdobyciu złotego medalu halowych mistrzostw Polski w swojej kategorii wiekowej. Jak wspomina tę wygraną? 13-letnią Kaliszanką Marceliną Łazik mieliśmy okazję się już widzieć w zeszłym roku, kiedy odwiedziliśmy ją świeżo po zdobyciu przez nią 3 miejsca na Mistrzostwach Polski w swojej kategorii wiekowej w jeździe konno z przeszkodami. Wówczas o swoich marzeniach mówiła tak. Teraz właśnie mam marzenie, żeby zamiast 3 to właśnie to 1 miejsce wygrać na Mistrzostwach Polski. I to się udało. 13 kwietnia Marcelina Łazik poprawiła swój wynik sprzed roku i zajęła 1 miejsce na halowych Mistrzostwach Polski w Lesznie, tym samym zdobywając złoto w swojej kategorii wiekowej junior młodszy. Zrobiła to na swoich 2 koniach, Digisport Quattro i Casina JM. Jakie emocje jej towarzyszyły po zwycięstwie? Były bardzo niesamowite. Wzruszałam się bardzo. Też się stresowałam niektórymi momentami. Ale byłam bardzo szczęśliwa, że osiągnęłam taki sukces i marzyłam o tym od dzieciństwa. Dodatkowy powód do radości sprawia fakt, że halowe Mistrzostwa Polski zazwyczaj są cięższe do wygrania przez specyfikację toru, jak i częstotliwość pokonywania przeszkód. Różni się to tym, że otwarte Mistrzostwa
Są to zazwyczaj na dużych placach. Te przeszkody są dalej od siebie. Dystans jest dłuższy, zawodników było troszkę mniej. Halowe znowu ten dystans parkurowy jest dużo mniejszy. Te przeszkody przychodzą raz po razie. Tam jest skupienie, po prostu musi być pełną parą, że tak powiem, nie? Bo to jest skooglądowanie zaraz przeszkoda. Nie mamy takiego długiego dystansu jak na parkurach otwartych. Marcelina na co nie doskonali swoje umiejętności w stadionie w Stobnie pod okiem wymagającego trenera Szymona Stasiaka, który wskazuje, że Marcelina najbardziej poprawiła na przestrzeni miesięcy skupienie. Tak, jest pewniejsza siebie, poprawiła koncentrację przede wszystkim jazdy, ustawienie, dojazd do przeszkody, a to przekłada się na sukces, tak? W wyższych kategoriach wiekowych. Bo oprócz tego, że Marcelina startuje w swoich kategoriach wiekowych, to konkuruje już również ze starszymi zawodnikami. A jak to wygląda z perspektywy samej zawodniczki? W jakim aspekcie zrobiła największy postęp? Poprawiłam swoją technikę skoku i dotrzymywanie konia do przeszkody, składanie konia pomiędzy dystansach i ogólnie pracę z koniem bardzo mocno. Dostawianie łydek i dużo więcej rzeczy. W rozmowie z nami dziewczyna przyznaje, że teraz zamierza się skupić na nowych wyzwaniach, a ten sukces traktuje jako dodatkowy zastrzyk motywacji. Bardzo dużo mi daje motywację, bo wiem, że już dużo umiem, dużo osiągnęłam i chcę jeszcze więcej. Jedziemy w lato do Białego Lasu, kategorii dzieci i miałam jechać teraz do Zielonej Góry, ale przez moje egzaminy to się nie uda. Bo Marcelina nie chce zapominać o nauce. Obecnie jest uczennicą 8 klasy szkoły podstawowej nr 10 na Zagorzynku. Zatem za niecały miesiąc będzie przystępowała do egzaminu 8-klasisty. Pomimo wielu wyrzeczeń i trudów z tym związanych, udaje jej się łączyć pasję z nauką. Od razu po napisaniu przez nią egzaminów będzie się szykować do turnieju rangi CIS, czyli turnieju międzynarodowego. My Marcelinie gratulujemy dotychczasowych wyników i życzymy dalszych sukcesów. A teraz krótkie zaproszenie. Już jutro, w sobotę, odbędzie się kolejna impreza w cyklu Kalisz Obrania. W powietrzu pachnie wiosną i zbliżającą się kolejną edycją kaliskich spotkań teatralnych. Opowieści o obydwóch tych zjawiskach zdominują spotkanie, które rozpocznie się tradycyjnie o 12:00, tym razem w miejscu korespondującym z tematyką spaceru na moście teatralnym, zwanym też parkowym. I na koniec sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Najbliższe dni zapowiadają się pod znakiem deszczu, niskich temperatur i podmuchu wiatru. Jak będzie w Kaliszu? I na dziś to wszystko, co przygotowaliśmy. Dziękuję za poświęcony czas, a po kolejne informacje z miasta i regionu odsyłam na nasz portal faktykaliskie.info. Ja już się z Państwem żegnam, życzę spokojnego wieczoru i udanego weekendu. Do zobaczenia.